Zespół Szkół Rolniczych w Świdwinie jest jedną z 53 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w wojewódzkim programie Kapitał Ludzki 2007-2013. Działanie 9.2 – podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego pod nazwą Najlepszy w zawodzie. Jest to program typowo kierowany do szkolnictwa zawodowego. Wiadomo, że polityka państwa jest właśnie w tej chwili nakierowana na to, żeby pozyskiwać uczniów do szkół zawodowych, żeby, brzydko nazwę, ale produkować fachowców, którzy pójdą w rynek pracy i nie będą tak później kosztowni w PUP-ach czy też w innych przedsiębiorstwach, żeby ich przekwalifikowywać, czy też w ogóle, żeby zdobywali kwalifikacje. Na czym polega ten projekt? Szereg i to naprawdę bardzo dużo szkoleń z różnego zakresu. To już sobie szkoły w swoim zakresie nauczania określały przed przystąpieniem do projektu oraz wyposażenie warsztatów, wyposażenie stanowisk pracy, stanowisk do szkolenia zawodowego. Projekt ten obejmuje 14 powiatów województwa, a jego łączny budżet wynosi ponad 16 milionów złotych. Czas realizacji projektu jest od stycznia 2014 roku do września 2015. Powiat Świdwiński jest partnerem projektu na kwotę około 1 200 000 zł, z czego znacząca część jest skierowana do Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie, co stawia szkołę wśród jednych z największych beneficjentów tego projektu w całym województwie. W ramach projektu pozyskaliśmy środki w wysokości około 250 000 na zamówiony przez nas i pod nasze potrzeby sprzęt do praktycznej nauki zawodu. Od zwykłych i typowych młotków po bardzo skomplikowane i nowoczesne urządzenia do praktycznej nauki zawodu w postaci maszyn i przyrządów oraz specjalistycznych narzędzi. Oprócz tego robimy kursy zawodowe, kursy między innymi z operatora wózków widłowych i taki kurs odbył się raz jesienią, gdzie uczestniczyło 15 osób. W tej chwili, widząc zaangażowanie i zapotrzebowanie młodzieży, zwiększyliśmy o dodatkowe 15 osób i łącznie przez okres ferii przeszkoliliśmy 30 osób. Są też jeszcze organizowane kursy baristy oraz kurs barmański i kurs obsługi urządzeń biurowych. W zeszłym roku te trzy kursy toczyły się też w dodatkowym zainteresowaniu, w związku z czym będziemy powtarzać je w tym roku, zwiększając w ramach uzyskanych oszczędności z projektu o dodatkowy kurs baristy i będą one wykonywane na przełomie lutego i marca. W ramach projektu szkoła posiada środki na staże zawodowe, podczas których uczniowie mogą uzyskać dodatkowe umiejętności i zapoznać się z pracą w normalnych firmach. Nieukrywaną satysfakcją dodam, że w ramach projektu jest również konkurs na najlepszą klasę i na najlepszego ucznia w zawodzie. W zeszłym rozdaniu, w miesiącu wrześniu, nasza klasa Technikum Ekonomicznego uzyskała trzecie miejsce w województwie pod względem najlepszych ocen i frekwencji wśród wszystkich klas z województwa zachodniopomorskiego. Nagrodę za to otrzymała wyjazd dwudniowy na tak zwane warsztaty zawodowe w atrakcyjnym ośrodku wypoczynkowym. Na 115 osób, które były laureatami tego turnieju w indywidualnym, we wszystkich czterech obszarach kształcenia, jakie są w naszym Zespole Szkół Rolniczych, nasi uczniowie zajęli tak zwane miejsca na pudle, z czego dwa pierwsze miejsca w obszarach kształcenia i dwa miejsca trzecie nagradzane wypasionym laptopem. Oprócz nich 19 innych uczniów naszej szkoły otrzymało atrakcyjne nagrody rzeczowe, co na łączną sumę 115 laureatów województwa daje, że co piąty uczeń był z naszego Zespołu Szkół Rolniczych, co świadczy o zaangażowaniu młodzieży w uczestnictwo w tym projekcie. Doświadczenie uzyskane w tym projekcie będzie stanowić podstawę do aplikacji o następne środki w ramach nowego rozdania na rok 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecny projekt będzie realizowany do września 2015 roku. Zachęcamy uczniów do dalszego uczestnictwa w kursach, stażach i zajęciach pozalekcyjnych.